Cześć kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizażystką i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A tematem dzisiejszego odcinka będą nowości z NYXA. Kolekcja Can't Stop, Won't Stop. W skład tej kolekcji wchodzi przede wszystkim podkład aż w 45 odcieniach. Są to tony neutralne, chłodne oraz ciepłe, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja również mam nadzieję, że znajdę dzisiaj swój idealny kolor. Kolekcja zawiera również korektory, które idealnie nadają się do konturowania. Zobaczymy, sprawdzimy to również dzisiaj. Puder, bazę matującą oraz pędzelek i gąbeczkę. Także kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co myślę o tych produktach, to zostańcie ze mną i zapraszam Was teraz na swatche wszystkich kolorów podkładów. Tak właśnie prezentuje się cała gama kolorystyczna podkładu Can't Stop, Won't Stop. Mamy 12 tonów chłodnych, 14 o ciepłej tonacji oraz aż 19 o tonacji neutralnej. Co obiecuje nam producent? Co ten podkład takiego pięknego może nam zdziałać? Z tego co zauważyłam podczas swatchowania, on jest bardzo mocno napigmentowany i ma niesamowicie kremową formułę. Ale co obiecuje nam tutaj producent? Trwałość nawet do 24 godzin, komfortowa, matowa, w pełni kryjąca formuła, czyli rzeczywiście zgadza się to, co zauważyłam podczas swatchowania. Niekomedogenna formuła, czyli jest to formuła, która nie powinna zapychać nam porów. I dopasowanie do wszystkich typów skóry, czyli wrażliwej, tłustej, mieszanej i normalnej. Czyli jeżeli jest to podkład, tak jak zapowiada nam producent, to możliwe, że jest to podkład idealny. Za chwileczkę się o tym przekonamy. Więc kochani, zabieram się do dobierania sobie idealnego podkładu. Zazwyczaj właśnie wybieram odcienie ciepłe, czyli zacznę może od koloru 6-3 Vanilla. I idealna aplikacja podkładu, jeżeli chcemy sobie dobrać go do twarzy, to kochani, nie nakładamy go ani na rękę, ponieważ skóra twarzy różni się zdecydowanie od skóry na ręku. Kochani, również nie nakładamy go na twarz podczas testowania. Nakładamy go na szyję. Jeżeli jesteśmy oczywiście w drogerii, ja zawsze tak robię. Nakładam zawsze na szyję. Nakładam na szyję oraz sprawdzam, czy ten podkład wtapia mi się z moją skórą. A dlaczego to robię na szyi? Ze względu na to, że podkład nakładam tylko na twarz. I jeżeli nałożyłabym go na twarz, to dobierała właśnie do skóry twarzy, to zawsze on by mi się odznaczał na szyi. Szyja zazwyczaj jest troszeczkę jaśniejsza, ponieważ ciężko ją opalić i miałabym po prostu inny odcień szyi. A jak dobiorę do szyi, to wtedy mam idealny kolor podkładu na twarzy, który idealnie pasuje mi do szyi, czyli nie mam dwóch odrębnych części w innych kolorach, tak? Części ciała. Dobra, nakładam teraz, przepraszam, że tym palcem, nakładam teraz podkład w kolorze 6 Vanilla i sprawdzimy, który będzie idealny. Teraz ładnie porozcieram. No, jednak będzie to neutralny ton. To będzie ta szóstka z wanilii. Zobaczcie, bo ten kolor, który nałożyłam jako pierwszy, czyli to był kolor Warm Vanilla, ten cieplejszy, on mi się ciągle odznacza, a ten już pięknie się wtopił, już go nie widzę. Czyli, kochani, mój kolor to 06 Vanilla, odcień neutralny. Zmywam szybciutko to z szyi, żeby się tutaj nie wybrudzić. I aplikuję podkład w kolorze 6. Zaraz sprawdzę, co mi wysłał jako pełny wartościowy produkt, który odcień wysłał mi NYX. Może będę miała cały kolor po prostu idealny. Warm Vanilla. No niestety. Alabaster. Nie. Niestety te podkłady, które dostałam pełnowymiarowe, ponieważ dostałam 3 takie podkłady, są dla mnie za jasne i to nie są moje kolory. To może zrobimy jakieś
Rozdam go pod filmikiem. Także, także, kochani, polecą te podkłady może do Was. Ale dobra, zacznijmy aplikację podkładu. Nim nałożę podkład, cerę już sobie wcześniej przygotowałam, nałożyłam moją codzienną pielęgnację. Teraz w tej kolekcji również jest baza matująca, więc nałożę ją na strefę T, która mi się wyświeca, a na resztę skóry, na przykład tutaj w te miejsca, które zazwyczaj są miejscami problematycznymi, czyli rozszerzone pory, nałożę moją ulubioną bazę z Benefitu. I na czoło również. Dobra, i teraz zobaczymy, co ta baza potrafi. Can't stop, won't stop. Otwieramy pudełeczko. Nałożymy ją na strefę T. O, jest zabezpieczona. O, jest, dobra. Mamy to. Zaraz Wam powiem w ogóle, co ta baza. O, jest taka trochę tępa, wiecie? Od razu się bardzo przykleja. Od razu się bardzo przykleja do skóry. Ciekawa formuła, nie miałam jeszcze takiej. Jest bardzo gęsta. Silikonowa chyba. Ale rzeczywiście bardzo matuje, ale niestety coś tutaj mi dziwnego porobiła. Na skórze zaczęło mi się robić, słuchajcie, jakieś rolowania produktu. No dobra, jakoś się tego pozbyłam. Przybliżę sobie lustereczko i będziemy sobie teraz aplikować podkład. W kolekcji jest również gąbka, ale powiem Wam szczerze, że ona mi po prostu, mimo swojego ciekawego kształtu, ponieważ kształt rzeczywiście ma ciekawy, jest tak ścięty, myślę, że będzie się raczej nadawała do bakingu niż do nakładania podkładu, bo porównajcie sobie miękkość. Miękkość gąbeczek, nie? Nie wiem, czy to widać. Bo ta jest mięciusia, aż przyjemna, aż się chce je użyć, a to jest po prostu twardziel niesamowity. No ale żeby nie było, żeby jej nie skreślać od razu, nałożę ją również podkład na przykład z jednej strony. Najwyżej sobie będziemy, trzeba przecież oczywiście przetestować, prawda? Nakładam podkład sobie paluszkiem z tej próbeczki. No i lecimy najpierw z tym. Słyszycie? No nie mogę. Chyba nic z tego nie będzie, droga gąbeczko. Niestety. Niestety idę do tej mojej. Gąbeczka z Ibry. No. Nie mam więcej pytań. Widzicie, jak ładnie mi się wszystko wtopiło. Nic się nie odcina. Jest pięknie. Nałożę troszeczkę więcej tego podkładu. Widzę, że tak. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, krycie to ma raczej średnie, ponieważ widzę przebarwienia. Mimo tego, że... O Jezu, a wiecie co? Nos mam tak suchy jak Holender. Naprawdę. Od tej bazy. Zazwyczaj mam bardzo, no jak latarnia mi się świeci po kilku godzinach, zawsze nosek, więc może ta baza będzie ratunkiem, żeby cały dzień wyglądać świetnie. Ale ważna informacja jest, słuchajcie, ta baza jest przeznaczona dla osób, które mają typowo tłustą skórę, więc jeżeli nie macie tłustej skóry, to nie używajcie takich baz. Wybierajcie produkty, które tą Waszą suchą skórę będą nawilżać, a nie przesuszać. Więc dlatego ja nałożyłam ją tylko w miejsca, w których mam tą taką przetłuszczającą się strefę T. No i co ja mam, słuchajcie, powiedzieć na temat tego podkładu? Podkład wygląda ładnie, ale sucho. Ładnie, ale sucho. Zaraz nałożymy dalej. Muszę tutaj krycie sobie poprawić, ponieważ mi nie zakrył wszystkiego. Ciągle widzę, słuchajcie, miałam tu takiego
jakiegoś nieprzyjaciela, który się zbliża na dniach. I niestety on mi tego ładnie nie zakrył. No dobra, lecimy dalej. Bardzo mam taką, wiecie co, suchą buzię. On rzeczywiście bardzo mocno matuje. Jest to chyba podkład, nie wiem, matujący. Niby dla każdej, dla każdego typu skóry. Ale bardzo mocno matuje. A ja bardziej wolę takie, wiecie co, wykończenie naturalne, takie z takim lekkim efektem glow. Ale jeżeli chodzi o jakieś większe wyjścia, imprezy, gdzie tańczymy, płacimy się, to myślę, że ten podkład może być taki, jeżeli tym bardziej, że obiecuje producent, że ma trwałość 24 godzin, czyli może to być taki na większe wyjścia podkład. Dobra. Patrzę w lusterko, jak to wygląda. Widzę ten podkład cały czas na sobie. Więc to, słuchajcie, przybliżę Wam się tutaj, żebyście zobaczyli, jak się on prezentuje z bliska. Ja lubię długo, słuchajcie, w sobie wgniatać, wtapiać podkład mokrą gąbką. Nie użyłam, słuchajcie, pędzelka, który był dołączony do kolekcji, ponieważ ja nie lubię nakładać podkładów pędzelkiem. Robią mi się wtedy smugi. Pędzelek bardzo dużo tego produktu zżera, więc robię to moim ulubionym sposobem, sprawdzonym. Więc okej. No słuchajcie, no kolor jest idealny. Kolor jest idealny. Podkład wygląda bardzo tak sucho, tak? Ale dobra, lecimy dalej. Mamy w kolekcji również korektory. Dostałam korektory w trzech kolorach. Zaraz zobaczymy, czy one będą nadawały się do konturowania. Mam kolor, słuchajcie, Soft Beige. Soft Beige. Możliwe, on będzie mi się nadawał pod oczy. Mam tutaj kolor Cappuccino, czyli ten taki najciemniejszy odcień. Oraz Fair. Oraz Fair, czyli taki chłodniejszy ton. Bardzo jasny, więc ja go nie użyję. Spróbuję, słuchajcie, użyć tego korektora w kolorze Soft Beige, a tamtym drugim zrobimy sobie konturowanie na mokro. Dobra. Otwieramy. Wszystko nowe, nieużywane jeszcze. Nie. Wiecie co, ten korektor jest dla mnie za ciemne, więc go muszę połączyć z tamtym drugim. Jest rzeczywiście, no zobaczcie, jak się odcina. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Może Wam tutaj bliżej się, no bardzo się odcina. Jest to zdecydowanie korektor dla mnie za ciemny, więc nakładamy korektor w kolorze Fair. Tutaj go dołożymy, bo ten zdecydowanie będzie za jasny, więc może mieszanka wybuchowa będzie mieszanką idealną. Słuchajcie, schodzę tutaj tym korektorem dosyć nisko wzdłuż noska, ponieważ chciałabym troszeczkę go wyszczuplić oraz nie chciałabym zrobić sobie efektu pandy odwróconej. I dlatego nakładam zawsze korektor w taką literkę, taki trójkącik. Nakładam również odrobinę tutaj na brodę, na czoło. Zobaczymy w ogóle, czy on pięknie się łączy razem z tym podkładem. Przybliżam sobie lustereczko. O, i ten jaśniejszy jest bardzo dobry do konturowania na kolor. Kolor, na razie mówię kolor, nie mogę nic więcej powiedzieć na temat jeszcze produktu, ponieważ nie widzę, jak on wygląda. Ale do konturowania, do rozjaśniania tej strefy jest bardzo dobrym. Nakładam, wklepujemy sobie te dwa odcienie. Jeszcze przypomnę, jakie to są odcienie. To jest odcień Fair i Soft Beige. Soft Beige to jest ten ciemniejszy. I nakładam również na powiekę. Często jest tak, że na co dzień korektor jest również moją bazą, więc...
teraz tak, zobaczymy, jak wezmę sobie lusterko bliżej i zobaczę, jak on wygląda. Słuchajcie, ten korektor wygląda dobrze. Jeszcze nie jest przypudrowany, ale rzeczywiście tutaj nie widzę jakichś brzydkich podkreślenia, brzydkiego linii mimicznych. Wygląda dobrze, chociaż ja jeszcze odrobinkę nałożę w tą moją dolinę łez, która mi się tutaj podkreśliła. Nałożę jeszcze raz jeden odcień i drugi. I jeszcze doklepię sobie tutaj tą okolicę. No, mieszanka tych kolorów wyszła mieszanką idealną. Te kolory dwa właśnie korektora. A niestety osobno się dla mnie nie nadają. Dobra, słuchajcie, z aplikacji korektora jestem obecnie zadowolona. Teraz przejdę do konturowania twarzy. Będę to robiła również korektorem, który był w tym zestawie. Jest to odcień Cappuccino. I zrobimy, słuchajcie, sobie tak. Idę sobie tutaj od góry ucha, tej części, w kierunku noska. I dochodzę dotąd, aż mi się zaczyna oczko. Nie idę dalej. Tu robię to samo. Nie będę nakładać na inną część twarzy, ponieważ nie wiem, czy ten korektor przypadkiem nie mocno nie zastyga. O kurczę. Pigmentacja jest naprawdę konkretna. Chyba za dużo go sobie nałożyłam, więc pamiętajcie o tym, żeby sobie nie przesadzić i nałożyć go po prostu może na rękę i delikatnie dokładać tego produktu, ponieważ widzicie, zrobiła mi się tutaj teraz plamka. Ale ją zaraz wypracujemy, słuchajcie, my mamy swoje sposoby, więc spokojnie, nie ma tragedii. To, co teraz mogę obserwować, co się dzieje z moim korektorem. On mi się roluje na oczach. Ale słuchajcie, jest to normalne, ponieważ nie zagruntowałam tego korektora jeszcze, więc proszę się tutaj nie dziwić. No tak, wiecie co, ciężko się pracuje, szczerze Wam powiem, z tym korektorem. Zaraz zobaczymy, Boże, on mi tutaj zastygł i wiecie, tego się bałam, słuchajcie, że nałożę, słuchajcie, sobie ten kontur na całą buzię, a on mi zastygnie i zobaczcie, nie mogę tego rozpracować. Wyglądam, jakbym miała po prostu jakąś ranę, jakby ktoś mi krzywdę zrobił. No, pamiętajcie o tym, słuchajcie, jak nie znacie produktu, używajcie go z głową i rozsądnie. Więc jest to produkt zastygający szybko, więc nie jestem w stanie go teraz rozpracować. Zaraz sobie poradzę swoimi sposobami. No jakoś go rozpracowałam, zobaczcie, nie dokładałam nic, absolutnie nic, po prostu mocno dociskałam gąbeczkę i po prostu blendowałam tą gąbką. Teraz będę robiła to z rozwagą, czyli nałożę minimalne po prostu ilości, słuchajcie, tutaj jako konturowanie na czoło i od razu szybko biorę się za blendowanie tego, za wtłaczanie w czoło. O, nim tu mi się... Boję się po prostu ruszyć nosa. Nosa nie będę na pewno tym konturować, kochani. Sobie teraz właśnie konturuję czółko, żeby je troszeczkę obniżyć. O, i tutaj mi się ładnie już rozprowadziło, tak?
No, produkt jest dosyć ciężki, ale wiecie co, bardzo ładnie się łączy z tym podkładem. I rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie nie przesuwa tego podkładu. Ale to też może jest sprawka podkładu, że ten produkt jest po prostu zastygający, tak? Bo czasami mamy podczas konturowania na mokro, niestety znika podkład, który wcześniej się nałożyło. I to zdarza się zazwyczaj, kiedy produkt do konturowania jest tłusty, tak? Ale w tym przypadku tego nie ma i to mi się bardzo podoba. Niestety nie podoba mi się, że bardzo ciężko trzeba rozpracowywać ten korektor. No, dosyć bardzo mocno trzeba naprawdę się napracować, żeby go rozatrzeć. I nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że mogłabym po prostu gąbeczką bić moją klientkę, więc na pewno nie będę go stosowała na innych osobach, ponieważ sama siebie mogę po prostu mocniej potraktować, ale inne osoby już niestety nie. Dobra. Tutaj mam też zrobiony, słuchajcie, kontur żuchwy. Wygląda to tak, przybliżę Wam się. Ta strona mi się bardziej podoba, mimo tego, że miałam problem z rozblendowaniem tutaj tego bronzera, to podoba mi się bardziej, więc może jeszcze tutaj sobie trochę popracuję. Dobrze. Kochani, w zestawie również był puder, ale niestety otrzymałam puder w kolorze banana, czyli bardzo takim żółtym odcieniu i nie mogę, słuchajcie, go dzisiaj użyć, ponieważ będzie dla mnie zdecydowanie za ciemny. Ale jest to puder, słuchajcie, który ma fajne satynowe wykończenie, więc chętnie po niego sięgnę w wakacjach, będę miała opaloną buzię, także go odkładam. No i teraz sięgam po mój sprawdzony puder marki Too Faced. Jest to puder Born This Way, który również znalazł się w moich ulubieńcach. No i będę go aplikować na moją buzię. Co ja tutaj widzę pod oczami? Straszna historia się jakaś wydarzyła. Strasznie mi się ten korektor zważył pod oczami. I słuchajcie, porobiły. Wyszły mi wszystkie linie mimiczne. I podkreślił mi wszystkie takie brzydkie historie. No nie no. Słuchajcie, no, muszę to rozpracować. Muszę to rozpracować gąbeczką. Widzę, że z Doliny łez ten korektor mi po prostu zniknął, więc dodam odrobinę tego jaśniejszego. Jeszcze. I spróbuję go jeszcze tutaj wklepać. O, w tym miejscu, gdzie jestem po prostu, gdzie mam tą ten taki dołek, czyli Dolinę łez. Nie ma, wygląda okropnie, słuchajcie, okropnie wygląda. Dokładam tego ciemniejszego. No już jest trochę lepiej. Boże, tym też trzeba tak pracować szybciej, żeby mi się, słuchajcie, nie zastygło tutaj coś. Generalnie, słuchajcie, on jest bardzo ciężki chyba, jeżeli chodzi o okolice oczu, więc na pewno w okolicy oczu nie będę stosowała tego korektora. Nie ma opcji. No nie wygląda to najlepiej, no taka prawda jest. Słuchajcie, nie będę Wam tutaj, wiecie, oczu mydlić. No, jest jak jest, sami widzicie. Dobra, nakładam teraz szybko puder, póki już sobie to wszystko doklepałam. Nakładam puder gąbeczką zbliżoną. Szybko na drugie oko również. No jak nałożyłam puder, to już od razu buzia się uśmiecha, już od razu czuję się zdecydowanie lepiej. Nakładam puder również na całą twarz, również wklepując gąbeczką. Jest to, słuchajcie, moja ulubiona aplikacja pudru.
przy takiej aplikacji puder rzeczywiście bardzo mocno wtapia się w skórę, w podkład i utrwala nam również makijaż. No już odeszłam, że tak powiem, od nakładania pudru pędzelkiem, tak, zazwyczaj robię to właśnie gąbką. Mam taką pełną kontrolę, co tam się dzieje pod nią. Dobra, zobaczę, jak ten mój nos wygląda. Zobaczcie, ta baza jest fajna. Zobaczymy za kilka godzin, jak on się będzie prezentował. Ale baza jest na świecący mój renifer, chyba jest fajna. Dobra, teraz kochani, wykonturuję, podbiję to konturowanie na sucho produktem znanym już Wam na pewno, produkt The Balm Bahama Mama. Na policzki również nałożę odrobinę różu. Kto mnie zna, to wie, że róż u mnie must have. Musi być w każdym makijażu. Od razu się czuję lepiej. I nałożę teraz rozświetlacz z mojej biednej paletki. Olive Somochi. To będzie taki chłodny, różowy odcień. Ponieważ makijaż oczu będę miała taki dosyć chłodny, fioletowy. A kochani, makijaż oczu zobaczycie w następnym filmie. Nie chciałabym przedłużać mojego filmu o podkładach, dlatego zaproszę Was na kolejny odcinek już. I nakładam, słuchajcie, na szczyty kości policzkowych. Przyciągam tutaj do skroni. Powiększam sobie łuk kopidynka, grzbiecik nosa, odrobina brody. Za chwilę do Was wrócę na podsumowanie, a w międzyczasie wykonam sobie makijaż oczu, który pojawi się na moim kanale w następnym filmie. Także widzimy się za chwileczkę. Jestem już z powrotem, mam skończony makijaż oczu, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż, to zapraszam Was, kochani, na następny film, a teraz ja skupię się na tych produktach, których dzisiaj użyłam, na tych nowościach z NYXA i biorę sobie lustereczko bliżej i przyglądam się w przybliżeniu, jak to wszystko się prezentuje, także kochani. Jeżeli chodzi o podkład, to ja, kochani, nie jestem zwolenniczką matowego wykończenia, takiego mocnego matu. I ten podkład wygląda przyzwoicie, jeżeli chodzi o moje upodobania, wygląda przyzwoicie, ale jest naprawdę bardzo matowy. Więc jeżeli macie takie skłonności do przetłuszczania się skóry, to na pewno ten podkład Wam przypadnie do gustu. Wygląda on naprawdę ładnie, jest równomiernie rozłożony. Nic mi nie prześwituje, wygląda naprawdę, naprawdę w porządku. Gorzej jest niestety z korektorem. To, co mi się zadziało pod oczami, nie wiem, czy Wy widzicie, ale ja ewidentnie widzę, nawet w podglądzie i zerkam tutaj właśnie w ten mały podgląd, że mam wybite moją dolinę łez, moje lekkie zasinienia, mimo tego, że nałożyłam ten korektor, chyba trzykrotnie go dokładałam, także naprawdę w dużych ilościach. Wygląda on bardzo sucho pod oczami, więc niestety ja się z nim nie polubiłam. Jeżeli chodzi o produkty do konturowania twarzy na mokro, czyli chodzi konkretnie o ten kolor do konturowania, to wygląda on naprawdę bardzo ładnie. Ja akurat mam kolor cappuccino i to jest taki ciepławy odcień korektora. Wygląda on naprawdę bardzo ładnie, tylko bardzo ważna informacja jest taka, że trzeba wiedzieć, jak się tym produktem posługiwać. On bardzo szybko zastyga.
co jest jego plusem, ponieważ on się nie przemieszcza podczas aplikacji, tak jak tłuste formuły, już wcześniej o tym wspominałam. I ładnie się łączy z tym podkładem, czyli te produkty fajnie ze sobą są kompatybilne. W związku z tym, że on szybko zastyga, musimy nim szybko pracować i nakładać go w niewielkich ilościach. Także produkt do konturowania tak, jako produkt do pod oczy to niestety nie. Ciężko mi powiedzieć również coś na temat pudru, ponieważ pudru dzisiaj nie użyłam. Będzie on, słuchajcie, będę go używać dopiero jak będę miała lekką opaleniznę, ale myślę, że jeżeli do wykonania tego typu makijażu, takim produktem właśnie matującym jak ten podkład, potrzebny jest koniecznie puder, który ma satynowe wykończenie, a ten puder ma satynowe wykończenie, więc myślę, że będzie ze sobą ładnie współgrał. Jeżeli chodzi o bazę, baza rzeczywiście jest mocno matująca. Ja, słuchajcie, mam często taki problem z moim nosem, że produkty mi często schodzą z nosa. Ciężko mi powiedzieć teraz po 2 godzinach, jak ten korektor będzie się, że tak powiem, zachowywał w ciągu dnia, ale to co widzę, mocno ta baza mocno przykleiła podkład do mojego nosa, a czasami mam z tym problem, ponieważ przy nałożeniu pudru często schodzi mi podkład z nosa albo ewentualnie się ciastkuje, także myślę, że będzie to dobra baza, jeżeli chodzi o stosowanie ją tylko na nos, ewentualnie jeszcze na brodę. Chodzi generalnie o mój typ skóry. Jeżeli macie skórę tłustą, to śmiało proszę korzystać z tego produktu również na całą twarz. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o gąbkę, to niestety się nie polubiłyśmy. Ona jest strasznie twarda, ma ciekawy kształt, ale myślę, że do bakingu, prawda, do robienia właśnie tutaj sobie bakingu pod policzkami idealnie się sprawdzi, także może ją będę wykorzystywała przy innych makijażach. Dzisiaj niestety nie zdała testu, jeżeli chodzi o nakładanie mokrych produktów. I kochani, co my jeszcze tutaj mamy? No chyba to wszystko. Chciałabym jeszcze właśnie wspomnieć, tak jak wspomniałam, że dostałam nieodpowiednie kolory podkładów. W takim razie, kochani, chciałabym zrobić Wam tutaj rozdanko. Szybkie takie rozdanie. Mam do rozdania 2 podkłady z nowej kolekcji Can't Stop, Won't Stop i wylosuję, słuchajcie, jedną osobę, która zasubskrybuje mój kanał i napiszę komentarz, zaczynając w nawiasie Can't Stop, Won't Stop i dowolną treść komentarza dalszej części. Także, kochani, coś dla Was, żeby nie było tak, że tylko ja coś dostaję. Chcę się również z Wami dzielić tymi rzeczami, które po prostu nie pasują do mojego typu skóry. Może Wam się one idealnie sprawdzą. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie, a kolejny film właśnie to będzie o tym pięknym makijażu oczu. Jeżeli jesteście ciekawi, co to paletka, to musicie jeszcze poczekać do wtorku. We wtorku widzimy się o godzinie 17. Serdecznie jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Pa!